Cześć, witam was bardzo serdecznie w Snickersowych rozgrywkach. Zobaczycie, co tutaj ciekawego rozegrałem. Bitwa nie będzie nie wiadomo jaka, ale mam nadzieję, że będzie na odpowiednim poziomie. Jak widać, super Pershing, czołg twardy, wolny, potrafi dużo przyjąć. Jest to czołg premium. Jedziemy, jedziemy. Postanowiłem, że będę pojadę na lewą flankę. Nie będę bił się z prawej strony, bo nie ma zbyt dużo ciężkich czołgów. Mam nadzieję, że tam przyjadą ajty, medy, może jakiś tedek. Ich będę mógł wypompować. Tym bardziej, że są trzy artylerie, to tutaj się łatwiej mogę ukryć. Stanę sobie za tym kościołem. To jest kościółek, zameczek, coś takiego. Tam sobie stanę i będę sobie bił, co tylko mi się wychyli. Jest pierwszy wróg, WZ-131. Teraz drugi lajcie, druga WZ-ka. Z tego co widać, to są w plutonie. Pierwszy strzał. Grecik, jedziemy dalej, nie zatrzymujemy się, bo tutaj artyleria może sypnąć. Wjeżdżamy na nich ostro tutaj. Nie ma co się czaić, oni uciekają. Tam gdzieś MT-25, próbuję złapać przestrzał, jest. Strzał oczywiście nie trafią. Widać, że serb chciał, żebym tutaj przegrał. Dwa takie strzały, no to jest naprawdę tragedia. Pojawiałem się pierwszy, przeczyłem, wszystko się pokazało. Dobrze przeczułem, że tutaj coś się pojawi jeszcze. Pierwszy strzał po wieży, ładnie 237 demerzy. Odbić kolejny pocisk, M6, już drugi. Czekam cały czas, aż się wychyli. Jak widzicie, jest tutaj wielu wrogów. Ja jestem tutaj praktycznie sam z góry, jest 34,85. Ale kampi ostro, na środku jest tylko Hellcat, ewentualnie artyleria może mi pomóc. Jeśli mają to za bardzo bicie i nikogo nie widzę, jedzie T-7 tutaj mi pomóc. Tylko nie wiem, co on tutaj zrobi. Zobaczymy, zobaczymy, czekamy, nic się nie pokazuje. WZ-ka się pokazuje z prawej strony. Strzał pięknie ze zwiększeniem. Coraz więcej wrogów tu się na mnie pokazuje. Drugi strzał, no, oczywiście nie zdążyłem, uciekł. WZ-ka mnie zgęsiła. Nie naprawiam się, bo wiem, że mi tu artyleria nie strzeli. Pokazuje się T-34-1 z tyłu. Nie zwracam na razie na niego uwagi. Próbuję się tutaj zająć wrogami z przodu. Zerkam. Coraz więcej wrogów tu się pokazuje. M6-ka mi wbija z boku, bo już cię lekko bierze. Wycofuję się lekko stąd. Tam jest MT-25 z auto Aiman, oczywiście znowu nie wchodzi critical hit. I kolejny strzał od T-34-1. Strzał od artylerii, wycofujemy się, chowamy się za kamień. Kolejny zablokowany strzał, już nie wiem, który z kolei. Czekamy, aż się nie naprawiamy się, czekamy. Przy okazji był uszkodzony celowniczy, z tego co pamiętam. Wyleczenie go, bo on jest jednak potrzebny. Wołam pomocy, artylerię może mi tu jakieś w końcu pomoże, coś. Wyjeżdżam, szukam przeciwników, ale już prawa strona nasza przepchała, tam atakują i podejrzewałem, że wrogowie się zaczną tam wycofywać. I tak jak myślałem, tak się dzieje, pomału oni wracają, więc zaczynam podjeżdżać do przodu i klepać sobie od pleców bez spokoju, gdy będą zwracać na mnie uwagę, tym bardziej, że no nie za bardzo mogą sobie ze mną poradzić, przebić. Szukam przestrzału, szukam cały czas jadąc delikatnie pod góreczkę, bo niestety super Pershing jest, pod górkę jest bardzo wolny. Zbliżam się, zbliżam się. Jest łapie przestrzał na krąg, trochę nerwowo.
Ale strzał i akurat MT-25 podjechał, którego no nie chciałem strzelić, tylko Cromwella chciałem strzelić. Pierwszy frag na koncie. Szukam dalej przestrzału na następne cele. Pokazuje się tam AT-15, przepraszam. I trzeci tam podjeżdża i zbiera ogromne bęcki. Chcę mu jakoś pomóc, ale on tam się mocno pcha do przodu. Próba w tego M6 nieudana. M6 tam zjeżdżał i załatwili. Z jeden dróg mniej. Wyrwany 8-7, AT-15 się pokazuje. Zniknął za kamieniem, ale wychyla się i oczywiście widzi, AT-15 jest bardzo mocny. Skleper się ma słabo, działuje mnie we władze wódcy boczek, ale jest mocno skontowany, więc nie strzelam drugi raz. T-34-85 w końcu postanowił się ruszyć, podjechał trochę, tam mam T-34-1, który mnie wcześniej uszkodził. Dodaję mu kosteczkę. Szukam drugi raz, na niego przestrzału nie ma. Wrogowie się pochowali trochę. I trzeci się złożył właśnie w tym momencie. Jadę dalej, szukam przestrzału. Tutaj postanowię wjechać na zamek. A nie, tu jeszcze szukam nie przestrzału na GW Tigera. Jest, pięknie. Już trochę mniej chłopców ma Artka. Się, żeby nas artyleria nie biła, tutaj artyleria nie mają przestrzału. T-485, nie wiem tutaj co on czeka, co on próbuje, artyleria tam delikatnie skrawek tyłeczka wystawia i proszę bardzo, jednego kolejnego wroga mniej. 17-11 w Habschach trochę przegrywamy. Idziemy dalej. Pantera pomaga, znaczy ja no, niepotrzebnie przewracam drzewko, zawsze o tym zapominam. T-485 trochę tutaj przeszkadza, bo chciałem wjechać, ale oczywiście on tam był, zauważam, że znowu on jedzie za mną, więc wracam, żeby tam się wychylić, może zaświecić AT-15, żeby artyleria mogła strzelić, mała przepychanka. Niedoświadczony gracz, nie można mówić tak o graczach. Wychylamy się, nic to nie ma. Staliśmy żaróweczkę, czyli AT-15, nie, to T-4-1 mnie zaświecił z tyłu. Zabił T-4-8-5, sobie był od AT-15. T-4-1 z dołu wali, wiem, że przeładuje od niego szybciej, więc się nie obracam, tylko jadę się schować przed artylerią. Drugi strzał. Również zgoda, skoro mam nie zgoda, to czemu ja nie. I teraz będzie poszukiwanie AT-15. Gdzie on się schował, już mam mało HP, każdy tam strzał od artylerii może mnie skończyć, więc trzeba uważać. Delikatnie wychylanie się. Sprawdzenie, gdzie jest te AT-15. Nie widać go, nie widać. Ale się wychylam, nie ma go i nie ma. I stwierdziłem, że tutaj może mnie zahaczyć z dwóch stron, więc wolę się wycofać, żeby mieć lepsze bicie. Jak się wycofam tam dalej, to nie będzie mógł zajechać tylko albo z jednej strony, od góry, albo od dołu. Więc dlatego stąd uciekam. Artyleria mi zaznacza, że tam gdzieś może się coś przewróciło, nie wiem za czym, że od tamtej strony jedzie. Może gdzieś coś widzi z widoku artyleryjskiego. Ja się postanowiłem jeszcze tu wychylić, zobaczyć, czy czasem z tej strony mi nie przyjeżdża trochę czasu dla mnie. I postanowiłem tam się wychylić z drugiej strony tego zameczku. Czy to kościółek? Nie, to jest zameczek. Ładny. Jeszcze tutaj spojrzę raz. Z tej strony jest dużo jeszcze czasu. Na liczniku 1450 uszkodzeń, 3 fragi, wychylamy się, nie ma tego AT-15, AT-15 nie jest nie wiadomo jakim demonem prędkości, więc szybko to on tutaj gdzieś nie zajedzie. No bo kurwa na palce już ma 2500, więc
wychylamy się tutaj pomału. Postanowiłem podjechać do tego zameczku. Zobaczyć, może gdzieś tu jest i zaskoczę te AT-15. A tu proszę, on mnie zaskoczył. Kontowanie się. AT-15, nie wiem czemu strzela. Ja załadowany gold. Po łaziku pięknie weszło. Artyleria, znowu zaznaczę tam kwadraciki, tam są artylerię. A czekam aż zniknę, żeby artyleria nie miała mnie zbyt prosto trafić. Jedziemy w poszukiwaniu artylerii. O, gdzieś tam artyleria strzeliła. Dzień dobry, mamy jedną artylerię. Ale schowała się za domkiem, jedzie, żeby mnie chyba zaświecić strzał. Nie skupiamy celowników, niestety nie da się. Nie zatrzymujemy się, artyleria się zatrzymała, mierzy w nas, pierwszy strzał, ruch do przodu i dobija któryś z artylerii. Dokładnie Crusader. Dobił tą artylerię, jedziemy dalej szukać GW Pantery. Jest, pojawiła się, nie zatrzymujemy się, ono nas nie patrzy, strzał. I tym sposobem zdobyliśmy 5. fraga. Przejdźmy do screenów. Screeny wyglądają następująco. W tym bitewkę zdobyłem mistrzowską odznakę, dużo pełno małych medali. Co ciekawe, służbę patrolową i stalową ścianę. Wyniki indywidualne, jak widać, są zabójcze. Mam 3. wynik zadanych uszkodzeń, 250. Fragów mam 5, ale za to expa mam bardzo dużo, 1350. Dystans 2,3, zablokowany na pancerzu 2300. Zablokowanych strzałów aż. Zablokowanych, czy przepraszam, strzałów przyjętych 15, zablokowanych 10, przyjętych 5. Zarobek jaki, no, gdybym nie strzelał z amunicji premium, miałby był jeszcze lepszy wynik. Choć później na artylerię zapomniałem przełączyć się na zwykłą amunicję i strzelałem z premium. Zarobek tylko na czasie 66 tysięcy. No i z kontem premium 2228 expa. Jeśli wam się bitewka podobała, postawcie łapkę w górę. I zapraszam do kolejnych oglądania.